Miliony lat temu ogon służył zwierzętom do poruszania się w wodzie. Kiedy niektóre z nich wyszły na ląd, w wyniku ewolucji ta część ciała zmieniła się lub całkowicie zniknęła. Wyobraźcie sobie jednak, że żyjecie w świecie, w którym to nigdy się nie stało i wszyscy mają ogony, łącznie z ludźmi. Zyskaliśmy dzięki temu nowe umiejętności, a wszystko zależy od rodzaju ogona. Wy urodziliście się w wielkim mieście i macie futrzaną kitę przypominającą ogon psa lub kota. Do czego może się przydać? Nasi pupile używają go do komunikowania się. Ogon zdradza, jakie emocje odczuwa pies lub kot. Podobnie dzieje się w przypadku ludzi. Idziecie sobie ulicą i mija was jakaś kobieta. Rozmawia przez telefon. Chyba słyszy dobre wiadomości, ponieważ jej ogon porusza się szybko z boku na bok. W oddali dostrzegacie dwóch rozmawiających ze sobą mężczyzn. Ich ogony są uniesione w górę, co oznacza, że się denerwują i są gotowi do starcia. Nawet z daleka można się domyślić, że to raczej nie jest zwykła rozmowa, ale kłótnia. Kiedy ludzie doświadczają różnych emocji, bardzo trudno jest im kontrolować swój ogon. Jeśli przyjaciel się do was uśmiecha, ale jego ogon jest opuszczony, to naturalnie chcecie go rozweselić, ponieważ wiecie, że nie jest w najlepszym nastroju. Specjaliści, którzy potrafią rozszyfrować wyraz twarzy, żeby ocenić, czy ktoś kłamie, nauczyli się także czytać z ruchu ogona. Niełatwo jest grać teraz w pokera. Merdający ogon od razu zdradza wszystkim przy stole, że trafiły wam się dobre karty. No cóż! Docieracie do biura i widzicie, jak wasz współpracownik rozmawia z szefem. Kolega stoi z podkulonym ogonem, więc prawdopodobnie się boi. Pewnie szef beszta go za jakiś źle sporządzony raport. Potem zerkacie na koleżankę zza biurka, cieszycie się na jej widok, więc zaczynacie merdać ogonem. Wczoraj były wasze urodziny, więc dostajecie od niej prezent. Bilety lotnicze na podróż dookoła świata! Cóż za dobra koleżanka! Wracacie do domu po pracy i pakujecie walizkę. Pamiętacie, żeby zabrać ze sobą wszystkie ubrania i dodatki do ogona. W tym świecie moda wygląda nieco inaczej. Niektórzy lubią zakładać na ogony pierścionki, a inni fundują sobie modne fryzury albo golą i tatuują swój ogon. Najwięksi modnisie mają pawie ogony. Te zwierzęta używają ogonów do odstraszania drapieżników, a także by zaimponować innym pawiom. I tak jak ten okazały ptak, ludzie wykorzystują swoje pawie ogony, żeby pięknie wyglądać. Większość z nich pracuje w branży modowej. Pół dnia spędzają na pielęgnowaniu piór, a resztę czasu poświęcają na wybiegi i sesje zdjęciowe. Walizka spakowana. Wychodzicie na zewnątrz i zdajecie sobie sprawę, że spóźnicie się na samolot. Biegniecie na taksówkę, poruszacie się dużo szybciej niż zwykli ludzie. To dlatego, że ogon nie służy tylko do komunikacji. Zapewnia także znacznie lepszą równowagę. Możecie iść po wąskim krawężniku i wcale z niego nie spadniecie. Z łatwością przeskakujecie wszystkie przeszkody. Docieracie na lotnisko, wchodzicie do samolotu i lecicie na północ. Jest lato, więc zamiast śniegu widzicie zielone pola i łąki. Dookoła pasą się krowy i konie. Za pomocą ogonów odganiają muchy i inne irytujące owady. Widzicie, że ludzie mają takie same kitki, niedługie i zakończone kępką włosów, a ponieważ świetnie nadają się one do zamiatania, wykorzystuje się je jako miotły. Dlatego tutejsze ulice są wyjątkowo czyste. Taki rodzaj ogona doskonale sprawdza się też wieczorami, kiedy dookoła lata dużo komarów. Ludzie obdarzeni kitką, która bez przerwy odgania owady, niezbyt często narażeni są na ukąszenia. Jedziecie dalej na północ. Jest tu bardzo zimno i leży mnóstwo śniegu. Wkładacie płaszcz, a na ogon zakładacie ciepłe okrycie. Tutejsi mieszkańcy wcale ich nie potrzebują. Tak jak lisy, owijają się swoimi puszystymi ogonami. Dzięki temu jest im ciepło, a poza tym ich ogony, tak jak u aligatorów, magazynują tłuszcz. To sprawia, że nawet zimą czują się najedzeni i pełni energii. Wam jednak jest tu zimno, więc postanawiacie udać się na południe. To bardzo gorący rejon, więc zakładacie na ogon mały kapelusz, żeby chronić go przed palącym słońcem. Miasta w tym kraju są otoczone dżunglami i lasami deszczowymi. W takim środowisku wiele osób goli ogony, żeby się schłodzić. Docieracie do hotelu i dostajecie do wyboru zwykły pokój albo pokój w drzewie. Ten ostatni brzmi intrygująco, więc postanawiacie zamieszkać na gałęziach. W
tym miejscu domy buduje się w koronach drzew. Niełatwo jest wam się wspiąć do pokoju ze swoim zwykłym ogonem, ale dla lokalnych mieszkańców to wygodne rozwiązanie. Wiele osób ma małpie ogony. Wykorzystują je do chwytania drzew i zwisania na gałęziach. Ich ogony są jak dodatkowa kończyna, która dodaje im dużo zręczności i prędkości. Ta dodatkowa ręka ma mnóstwo zalet. Możecie nią szykować posiłek i jednocześnie szukać czegoś w telefonie. Ludzie z małpimi ogonami używają ich jako krzeseł. Wystarczy, że się na nich oprą. Najlepsze jednak jest to, że dzięki nim mogą huśtać się na gałęziach drzew. Poznajecie kilku mieszkańców. Na powitanie zamiast ręki wyciągają swój ogon. Nowi znajomi zabierają was na nietypowy koncert. Artyści mają hałasujące ogony jak grzechotniki. Węże zwykle używają ich do odstraszenia napastników, ale nasi muzycy grają na nich jak na marakasach. Na koncercie poznajecie ludzi o gadzich ogonach. Nie przejmują się zbytnio faktem, że mogliby stracić je w jakimś wypadku, jeśli odpadnie im ogon po kilku miesiącach i tak odrośnie. Gady wykorzystują tę zdolność do ucieczki przed drapieżnikami. Natomiast ludzie obdarzeni takim rodzajem ogona mogą urządzać widowiskowe, magiczne przedstawienia. Jesteście też pod wrażeniem osób, które mają ogon skorpiona. Te stworzenia wykorzystują żądło na ogonie do walki z napastnikami, ale ludzie korzystają z nich w celach medycznych. Naukowcy odkryli niedawno, że jad skorpiona może być wykorzystywany do leczenia chorób. I mimo, że wyglądają groźnie, ludzie z takimi ogonami to świetni lekarze. Po kilku dniach spędzonych w gorącym klimacie wybieracie się na wybrzeże. Tu poznajecie ludzi o rybich ogonach. Wyglądają jak syreny, ale nie mogą oddychać pod wodą. Ich ogony pomagają im szybko pływać, nurkować i surfować. Niektórzy z tutejszych mieszkańców mają ogon kangura. Wymyślili nowe dyscypliny sportowe, takie jak ogonowa szermierka i siłowanie się na ogony. Często można ich spotkać na siłowni, gdzie ćwiczą mięśnie tej części ciała. Pod koniec podróży spotykacie ludzi o najbardziej bezużytecznych, czyli świńskich ogonkach. Są kompletnie niepraktyczne, ale i tak wyglądają bardzo szykownie i dekoracyjnie. Z takim ogonem można zostać modelem albo gwiazdą filmową. Życie z pewnością byłoby inne, gdyby ludzie mieli ogony. Chociaż brzmi to nieco dziwnie, pamiętajcie, że na końcu kręgosłupa mamy małą kostkę, zwaną kością ogonową. Tylko to zostało nam po naszych przodkach, którzy żyli miliony lat temu. Ten niewidoczny mały ogonek nie jest całkiem bezużyteczny. Dzięki niemu możemy prawidłowo siedzieć. I to już koniec tej opowieści. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.